Witam wszystkich serdecznie. Otwieram 32. sesję Rady Gminy Szydłowo, która odbywa się w trybie zdalnym. Chciałabym na początku przywitać Wysoką Radę, wszystkich Państwa radnych obecnych na sesji. Witam Pana Wójta Gminy Szydłowo, Tobiasza Wiesiołka. Witam Panią Sekretarz. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam Panią Sekretarz Iwonę Mazur. Dzień dobry. Witam Panią Skarbnik Małgorzatę Rubisz. Witam Panią Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Panią Elżbietę Danielską-Konopacką. Jest z nami połączona. I witam także wszystkich pracowników Urzędu Gminy. Serdecznie witam wszystkich uczestniczących w naszych obradach za pośrednictwem transmisji internetowej. Zanim rozpoczniemy obrady, chciałabym Państwa poprosić o uczczenie chwilą ciszy zmarłego niedawno wieloletniego radnego powiatu pilskiego, który był również radnym z naszego okręgu wyborczego, byłego wicestarostę pana Stefana Piechockiego. Bardzo proszę o powstanie i o uczczenie chwilą ciszy jego pamięci. Bardzo dziękuję. Możemy teraz przejść do obrad. Aby móc obradować, musimy potwierdzić kworum. Proszę Państwa o potwierdzenie obecności przyciśnięciem kworum. Dobrze? Proszę, aby w tej chwili każdy potwierdził swoją obecność. Wszyscy, kto jeszcze nie potwierdził? Pan Krzysztof Herman? Dobrze. Nie ma dwóch osób. Stwierdzam, że na ustawowy skład rady 15 radnych obecnych jest 13. W związku z tym rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Przystępujemy teraz do porządku, do przyjęcia porządku obrad. Porządek sesji został Państwu przesłany drogą elektroniczną. Czy ktoś z Państwa ma uwagi dotyczące porządku obrad? Ktoś z Państwa ma uwagi? Chciałbym zgłosić wniosek o zdjęcie z porządku punktu numer 7 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo w rejonie wsi Dobrzyca na obszarze działek o numerach ewidencyjnych 8115 oraz 8116 na 1 i 603. Dobrze. Dokonamy teraz głosowania nad przyjęciem wniosku pana wójta o zdjęcie z porządku obrad punktu 7. Wyświetliło nam się głosowanie. Proszę o głosowanie. Czy jesteście Państwo za przyjęciem, za zdjęciem z porządku obrad punktu 7? Stwierdzam, że wniosek został przyjęty przy 12 głosach za i 1 głosie przeciwnym. Dziękuję. W związku z tym z porządku obrad zostaje usunięty punkt 7. Proszę o 5-minutową przerwę. Ze względów technicznych potrzeba ten punkt.
Witam ponownie. Przed przystąpieniem do dalszej części chciałabym jeszcze, aby każdy osobiście potwierdził swoją obecność, dlatego proszę o wyczytaniu, usłyszeniu swojego nazwiska, o potwierdzeniu obecności, jeśli jest to możliwe. Można także włączyć kamerę, tak żebyśmy widzieli, kto jest obecny. Pan Tomasz Biniek. Dzień dobry, potwierdzam obecność. Dziękuję. Pan Piotr Droszcz. Dzień dobry, potwierdzam obecność. Dziękuję. Pan Mieczysław Dubowy. Dzień dobry, potwierdzam obecność. Nie. Te kamerki nie są powłączane w tym przypadku. Pojawiają się te tutaj, nie było pana Drożdża. Pani Sylwia Gawrońska. Dzień dobry, potwierdzam obecność. Dziękuję. Pan Krzysztof Herman. Dzień dobry, potwierdzam obecność. Dziękuję. Pan Paweł Kądziela. Pan Paweł Kądziela. Dzień dobry, potwierdzam obecność. Dzień dobry, dziękuję. Pani Elżbieta Kliber. Nieobecna. Nie ma jej dzisiaj. Tak, ja wiem, ale wyczytam. Pani Weronika Kucharczyk. Dzień dobry, potwierdzam obecność. Pani Iwona Kwaśniak. Dzień dobry Państwu, potwierdzam obecność. Pani Katarzyna Mianowska. Dzień dobry, potwierdzam obecność. Dziękuję. Pan Piotr Podkowa. Dzień dobry, potwierdzam obecność. Dziękuję. Pan Sebastian Trzeciak. Dzień dobry, potwierdzam swoją obecność. Dziękuję. Pan Krzysztof Urbanowicz. Dzień dobry, potwierdzam obecność. Dziękuję. Ewa Wnuk, potwierdzam obecność. Pan Adam Orszewski, nieobecny. Dziękuję. Przystępujemy do kolejnego punktu, do punktu drugiego. Przyjęcie protokołu z 31 sesji Rady Gminy. Do Biura Rady nie wpłynęły uwagi. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby się odnieść do zapisów protokołu? Nie widzę głosów. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad przyjęciem protokołu z 31 sesji Rady Gminy. Kto z Państwa jest za? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Stwierdzam, że protokół został przyjęty 13 głosami za. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do punktu trzeciego. Podjęcia uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Szydłowo na lata 2021-2032. Ten projekt był omawiany na Komisji Budżetu i Gospodarki i bardzo proszę pana przewodniczącego komisji o przedstawienie opinii w tej sprawie. Szanowni Państwo, Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Szydłowo na lata 2021-2032. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Dziękuję. Zamykam dyskusję i proszę o głosowanie. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. Oddano 13 głosów za, nikt nie wstrzymał się od głosu i nikt nie głosował przeciw. Dziękuję. Przechodzimy do punktu czwartego. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowo na rok 2021. Uchwała ta, projekt tej uchwały był omawiany również na Komisji Budżetu i Gospodarki. Bardzo proszę pana przewodniczącego o przedstawienie opinii w tej sprawie. Szanowni Państwo,
Komisja Budżetu i Gospodarki projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Szczygłowo na rok 2021 opiniuje pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Dziękuję. Zamykam dyskusję i proszę o głosowanie. Jeszcze pan Tomasz Binie. O, dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów, gdzie oddano 13 głosów za, nikt nie wstrzymał się od głosu i nikt nie głosował przeciw. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Szydłowo. Chodzi o działkę położoną w Kotuniu, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 102/8. Przedmiotowy projekt był omawiany na Komisji Budżetu i Gospodarki. Bardzo proszę pana przewodniczącego o przedstawienie opinii komisji. Szanowni Państwo, Komisja Budżetu i Gospodarki przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Dziękuję. Zamykam dyskusję i proszę o głosowanie. I jeszcze pan Piotr Droszcz. Prosimy o oddanie głosu. Nie wyświetliło mi się, pani przewodnicząca, ale jestem za. Jest pan za, dobrze. Dziękujemy za, tak, dziękujemy bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów, gdzie oddano 13 głosów za, nikt nie wstrzymał się od głosu i nikt nie głosował przeciw. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szydłowo w roku 2021. Przedmiotowy projekt był omawiany na obu komisjach, dlatego proszę panią przewodniczącą Komisji Oświaty i Spraw Społecznych o wyrażenie, przedstawienie opinii komisji. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szydłowo w 2021 roku Komisja Oświaty i Spraw Społecznych opiniuje pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę również pana przewodniczącego Komisji Budżetu i Gospodarki o przedstawienie opinii. Szanowni Państwo, Komisja Budżetu i Gospodarki również pozytywnie zaopiniowała projekt omawianej uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Dziękuję, nie widzę. Zamykam dyskusję i proszę o głosowanie nad projektem. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów, gdzie oddano 13 głosów za, nikt nie wstrzymał się od głosu i nikt nie głosował przeciw. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo na obszarze położonym w obrębie wsi Kotun. Przedmiotowy projekt był omawiany na Komisji Budżetu i Gospodarki, dlatego też proszę pana przewodniczącego o przedstawienie opinii. Szanowni państwo, ten projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Gospodarki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję i proszę o głosowanie. Dziękuję. Stwierdzam,
że uchwała została przyjęta większością głosów, gdzie oddano 13 głosów za, nikt nie wstrzymał się od głosów i nikt nie głosował przeciw. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo na obszarze wsi Dolaszewo dla terenów zabudowy usługowo-produkcyjnej i mieszkaniowej. Przedmiotowy projekt omawiany był na Komisji Budżetu i Gospodarki. Bardzo proszę pana przewodniczącego o przedstawienie opinii. Pani przewodnicząca, Wysoka Rada, Komisji Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała projekt omawianej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Dziękuję, nie widzę. Zamykam dyskusję i proszę o głosowanie. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów, gdzie oddano 13 głosów za, nikt nie wstrzymał się od głosu, nikt nie głosował przeciw. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo na obszarze wsi Dolaszewo dla działki o numerze 220/2-10. Przedmiotowy projekt był omawiany na Komisji Budżetu i Gospodarki. Bardzo proszę pana przewodniczącego o przedstawienie opinii. Szanowni państwo, Komisja Budżetu i Gospodarki również pozytywnie zaopiniowała projekt omawianej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Dziękuję. Zamykam dyskusję i proszę o głosowanie. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów, gdzie oddano 13 głosów za, nikt nie wstrzymał się od głosów i nikt nie głosował przeciw. Przechodzimy do punktu 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo na obszarze wsi Dolaszewo dla terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Ten projekt był również omawiany na Komisji Budżetu i Gospodarki. Bardzo proszę pana przewodniczącego o przedstawienie opinii w tej sprawie. Szanowni państwo, podobnie jak poprzednio uchwała Komisja Budżetu i Gospodarki, również jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt omawianej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Dziękuję. Zamykam dyskusję i proszę o głosowanie. Jeszcze pani Weronika Kucharczyk, pani Iwona Kwaśniak. Nie mamy pani od pani głosu. Dziękuję. Pani Weronika. Mi się nic nie wyświetliło, ale jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów, gdzie oddano 13 głosów za, nikt nie wstrzymał się od głosu, nikt nie głosował przeciw. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo obejmującej działkę numer 48 położonej we wsi Szydłowo. Projekt omawiany był na Komisji Budżetu i Gospodarki. Proszę pana przewodniczącego o przedstawienie opinii komisji. Państwo, Komisja Budżetu i Gospodarki również pozytywnie zaopiniowała projekt omawianej uchwały. 6 członków komisji było za, 1 głos był wstrzymujący się. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie?
Nie widzę. Zamykam dyskusję. Dziękuję i proszę o głosowanie. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. Udział dano 13 głosów za, nikt nie wstrzymał się od głosu, nikt nie głosował przeciw. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 13. To jest sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie w roku 2020. Bardzo proszę panią kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, panią Elżbietę Danielską-Konopacką o zabranie głosu. Dzień dobry państwu. Słychać mnie dobrze? Tak, tak, słyszymy, słyszymy. Słychać, ale nie widzę. Pozwoliłam sobie. Tym razem z domu. Szanowni państwo, 2020 rok to był dla nas bardzo trudny rok. Kolejny też 2021 też zapowiada się na trudny. Co z takich ważniejszych kwestii? W 2020 roku żeśmy zwiększyli liczbowo zatrudnienie pracowników socjalnych i to skutkowało tym, że już w sprawozdaniu z pracy z rodziną mamy sprawozdawczość i wychodzi, że było objętych pomocą naszego ośrodka 530 rodzin. W porównaniu do poprzedniego roku mieliśmy w sprawozdaniu 350 rodzin. To nie jest wynik, drodzy państwo, COVID-u i epidemii. Może część tak, ale niekoniecznie, dlatego że dzięki zwiększeniu zatrudnieniu po prostu cała praca socjalna wykonywana przez pracowników jest odnotowywana w systemie, co pozwala na to, że jest ona adekwatna do tego, co pracownicy socjalni faktycznie robią. Ponieważ wiele rzeczy do 2020 roku nie były odnotowywane, na przykład skierowania dla osób, które otrzymują żywność z POBZ, jakieś telefony. Te rzeczy były po prostu umykały, one były wykonane, natomiast one nie były odnotowane w systemie. Dodatkowo w 2020 roku obejmowaliśmy też wsparciem osoby, które przebywały na kwarantannie, więc to też te osoby zostały wprowadzone do systemu. Następna kwestia to ilość niebieskich kart. W 2020 roku wpłynęły 34 niebieskie karty. No i niestety to był pierwszy rok, z tego co mi wiadomo, z informacji od pracowników, gdzie mieliśmy dwie interwencje i z artykułu 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie musiały być dzieci zabezpieczone w rodzinach u najbliższych krewnych, które zostały potem lub w placówkach, z tego względu, że osoby sprawujące opiekę nad dziećmi były pod wpływem alkoholu. W 2020 roku udzielono schronienia trzem bezdomnym. Też w 2020 roku sprawiliśmy pogrzeb. Z takich ważniejszych to był akurat pogrzeb dla dziecka. Wyraźny wzrost, jeśli chodzi o kwestie w sprawozdaniu, jeśli chodzi o dystrybucję żywności dla mieszkańców gminy Szydłowo. I tutaj zwracam uwagę na tej stronie 11. Tutaj bezpośrednio dystrybucją żywności na terenie gminy zajmuje się Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych dla Regionu Rozwój z Dolaszewa i w porównaniu do roku poprzedniego wzrost jest o 325%. W 2020 roku nasi mieszkańcy otrzymali albo w ramach programu POBZ lub z pozysku własnego żywności na kwotę prawie 400 tysięcy. Tam jest dokładnie doliczona, to jest kwota 388 122,84, gdzie w poprzednich latach była to znacznie mniejsza kwota, bo w 2019 było tylko na kwotę około 119 tysięcy. Też wynika to między innymi z tego wynikało, że w 2020 roku bardzo dużo żywności tutaj stowarzyszenie dystrybuowało w ramach pozysku własnego, ponieważ no, dużo żywności trafiało do banku żywności. Także tutaj takie mamy wyniki.
Co jeszcze następnego? No, trudne kwestie związane z realizacją tutaj całego planu związanego z wspieraniem wszystkich osób w czasie epidemii. To było dla nas duże, bardzo duże zadanie, duże wyzwanie. Braliśmy udział w rządowym projekcie Wspieraj Seniora od października do grudnia. W tym roku żeśmy nie przystąpili do projektu, do programu, z tego względu, że w październiku była to tylko ilość 9 osób, które jak gdyby korzystały z tej infolinii. Natomiast tutaj my, Ośrodek Pomocy Społecznej, silnie współpracuje z sądzysami radnymi, więc te informacje są jak gdyby na bieżąco gdzieś, a pracownicy nie czekali na program Wspieraj Seniora, jak tylko była taka sytuacja, że ktoś przebywał na kwarantannie lub ktoś potrzebował leki, pracownicy bez problemu zawsze jeździli, tą pracę socjalną w ten sposób wykonywali, więc i w dalszym ciągu to wykonują. Natomiast tutaj w tym zakresie nie przystąpiliśmy do programu. W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizował gminny program profilaktyki rozwiązywania problemów społecznych oraz przeciwdziałania, przepraszam, problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. I to było dla nas nowe wyzwanie w czasie epidemii, gdzie trudność w realizacji niektórych punktów, ale od września do listopada udało się wykonać diagnozę problemów uzależnień i to spowodowało, że już mamy jakiś obraz sytuacji, jeśli chodzi o problem uzależnienia na terenie naszej gminy. Tutaj szereg tych zadań opisanych, związanych ze stanem epidemii też tutaj jest, no nie będę tutaj wszystkiego czytać. Braliśmy też w programie Stop COVID, Bezpieczny System w Wielkopolsce. To jest takie, no dla nas to bardzo trudny okres, ponieważ pomoc społeczna pracująca zdalnie to jest bardzo trudne wyzwanie. To właściwie wydaje się, że asystent czy pracownik socjalny, którzy właściwie odpowiadają za bezpieczeństwo najmłodszych, bo mówi się o wzroście przemocy, a jednocześnie problem z monitorowaniem tej sytuacji. No jest to było dla nas bardzo duże wyzwanie. Nie zawsze możemy dojechać do tych rodzin. Pani asystent, jak tylko może, to się stara jechać, natomiast no, wiemy doskonale, że są takie rodziny, które na przykład właśnie mówią, że nie wpuszczą, ponieważ jest epidemia i oni sobie tego nie życzą, więc wtedy pani asystent musi na przykład poprosić, żeby tylko pokazali te dzieci. Ale wiadomo, praca jest bardzo utrudniona ze względu na stan epidemii i ta możliwość monitorowania, a jednocześnie no, jak gdyby na naszych barkach leży ta odpowiedzialność związana z bezpieczeństwem najmłodszych. W dalszym ciągu rozwijamy usługi opiekuńcze. Wiem, że lada moment już w tym roku przyjdą dodatkowe środki z Urzędu Wojewódzkiego na opiekę 75+, ale niestety w naszej gminie mamy jeden bardzo duży problem. Ze względu na brak komunikacji między poszczególnymi miejscowościami, na przykład mamy osoby bezrobotne w Starej Ubiance, które mogłyby świadczyć usługi opiekuńcze w Dobrzycy, ale nie mają żadnego środka transportu i nie mogą tam dojechać. I mimo, że byśmy chcieli w jakiś sposób zaktywizować te osoby przy współpracy ze spółdzielnią socjalną z Wiły, no niestety no nie ma takiej właśnie tutaj, ten brak komunikacji w gminie utrudnia aktywizowanie też naszych bezrobotnych, bo tutaj by można było spokojnie właśnie mogliby świadczyć pomoc na przykład w Dobrzycy czy w innych miejscowościach, a ten brak niestety nam to utrudnia i nie możemy tych do końca, tych usług opiekuńczych tak jakbyśmy chcieli, widzieli wprowadzać. I to są takie ważniejsze rzeczy. No, muszę powiedzieć, że mogę jeszcze dodać, aktualnie mamy bardzo trudną sytuację. W poniedziałek będę wiedziała, czy w ogóle ośrodek nie będzie zamknięty, ponieważ właściwie mam tylko na straży jednego pracownika socjalnego, w biurze jednego asystenta. Czekam w tym tygodniu. Dziś były dwie osoby testowane, jutro będzie osoba testowana i jeszcze zamknięte przedszkola, więc tutaj z panem wójtem jestem w stałym kontakcie, więc sytuacja, jeśli chodzi o kadry. Sama też pracuję teraz w domu, ponieważ no, patrzę i obserwuję. Nie chcę też nikogo narażać. Jestem w domu, więc
mamy bardzo trudną sytuację, jeśli chodzi o kadry. I w tym momencie to tylko taki dołożone do tego, co się dzieje w dniu dzisiejszym. Natomiast mówię, to mogę tyle powiedzieć, jeśli chodzi o ten 2020 rok. Bardzo dziękuję, kierownik. Zanim przejdziemy do dyskusji, jeśli ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, to chciałabym jeszcze przywitać, bo dołączył do nas pan radny Adam Oszewski. Czy mógłby potwierdzić swoją obecność? Przez. Dobrze, dziękuję. Dziękujemy bardzo. Natomiast kto z Państwa chciałby, tutaj dwa głosy w trakcie się pojawiły, dwie osoby chętne do zabrania głosu, jeśli chodzi o przedstawione sprawozdanie, to jest pan wójt i pan Krzysztof Urbanowicz. Pan wójt, poproszę. Tak, chciałbym pogratulować pani kierownik zeszłego roku. Myślę, że był to dobry rok dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kilka reform, między innymi ta kadrowa, które zostały wprowadzone, czyli też zatrudnienie tych pracowników jest tym elementem, który pozwala naszemu GOPS-owi jeszcze sprawniej działać. Kilka ciekawych przeprowadzonych akcji w tym trudnym roku pandemicznym na pewno. Ta praca była w różnych aspektach ograniczona, jednak myślę, że instytucja sobie świetnie poradziła. Stały kontakt z osobami potrzebującymi, z seniorami, z właściwie wszelkimi osobami potrzebującymi. Także jeszcze raz gratuluję zeszłego roku i życzę go, żeby ten rok był nie mniej udany i mam nadzieję, że te chwilowe problemy kadrowe, które pojawiły się na dniach, szybko zostaną zniwelowane i wszyscy współpracownicy wrócą do swoich gabinetów pracować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pan Krzysztof Urbanowicz. Ja również gratuluję pani kierownik i życzę dalszych procesów zawodowych dla pani i współpracowników. Chciałbym jednak na chwilkę zatrzymać się przy programie żywnościowym. Tutaj w imieniu prezesa Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych dla regionu Rosji, pana Sławomira Czapiera, chciałbym podziękować za pomoc w dystrybucji żywności dla naszych mieszkańców. W szczególności chciałbym podziękować panu kierownikowi. Ja bardzo przepraszam, że się wtrącam, ale nie rozumiem. Głos jakiś jest taki, nie wiem, dziwny. Nie można zrozumieć wypowiedzi. Bynajmniej u mnie, dziękuję. Tak, jeszcze bliżej mikrofonu, nie wiem, bo rzeczywiście tak się urywa głos trochę. A teraz lepiej? Tak, teraz troszeczkę lepiej, proszę. Tutaj w imieniu pana prezesa Stowarzyszenia pana Sławomira Czarniera chciałbym podziękować za pomoc w dystrybucji żywności. Tutaj w szczególności dla pani kierownik GOPS, pani Elżbiecie Tańskiej-Konopackiej, jej współpracownikom, również radnym, pani Iwonie Kwaśnie, pani Weronice Kucharskiej, panu Krzysztofowi Hermanowi, panu Tymczowi Zbukowie, panu Pawłowi Sądzie, panu Mieczkawowi Dubowemu, również sołtysom, pani Beacie Nowak, Janinie Jędrzejczyk, panu Grzegorzowi Rosińskiemu, Jackowi Rafałowskiemu i wszystkim osobom, które pomagają, wspierają. Przepraszam, że nie wymienię wszystkich, ale jest to duża liczba osób. I jeszcze raz dziękuję i liczę na naszą współpracę. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Dziękuję, nie widzę. Proszę bardzo, jeszcze pani kierownik, poproszę. Chciałam bardzo serdecznie podziękować za te słowa i za słowa otuchy. Także bardzo mi miło, że państwo doceniacie naszą pracę. Także. Dziękujemy bardzo. Gratulujemy pięknej pracy. Przechodzimy do punktu 14. Sprawozdanie za rok 2020 z realizacji działań wynikających z Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Szydłowo na lata 2018-2026. To również prosimy panią kierownik GOPS, panią Elżbietę Danielską-Konopacką.
Drodzy Państwo, szanowna Rado, no to sprawozdanie troszeczkę gorzej wygląda. To robiłam sprawozdanie po raz kolejny. Widzę, że są obszary, gdzie należałoby zintensyfikować działania. Myślę, że teraz aktualnie biorę udział w takim projekcie Strategor, który dotyczy właśnie kwestii związanej z pisaniem, realizacją strategii rozwiązywania problemów społecznych. I myślę, że tutaj, ponieważ w 2020 roku został powołany zespół, który jest takim zespołem monitorującym tą gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych, myślę, że wspólnie z zespołem może się uda nam przyjrzeć tej sytuacji. Może poproszę osoby prowadzące ten projekt i żebyśmy w jakiś sposób zmodyfikowali, ponieważ są obszary, które no troszeczkę jakby cały czas pokazujemy zero, ponieważ sprawozdanie ze strategii rozwiązywania problemów nie jest obowiązkowe, szanowni Państwo, aczkolwiek wszyscy nowe wytyczne są takie, jeśli chodzi o prowadzących szkolenia, żeby jednak przyglądać się tym strategiom rozwiązywania problemów społecznych, czy one są realizowane, czy są obszary, które wymagają jakiejś modyfikacji. Dlatego też pokusiłam się po raz kolejny o przygotowanie tego sprawozdania. Nie ukrywam, że w ten 2020 rok przez stan epidemii, brak możliwości kontaktów i ciągle poszukiwanie jakichś nowych rozwiązań, no sprawa ta została troszeczkę odłożona. Ale tutaj jeśli chodzi o, są pewne obszary, jak Państwo mogliście się zapoznać, że no wymagają albo modyfikacji, albo zwiększenia, albo tutaj musimy się bardziej przyjrzeć jako zespół, co byśmy mogli zrobić, żeby jednak wskaźniki, mierniki osiągać, ponieważ no sama strategia nie ma zapisanych u siebie wskaźników za bardzo i mierników, one są, no była tak, a nie inaczej skonstruowana, więc myślę, że się temu bardziej przyjrzymy. Nie chcę czytać szczegółów, ponieważ częściowo mieliście Państwo możliwości, więc tutaj no strategia troszeczkę, realizacja trochę gorzej wygląda. Dobrze, dziękuję. No. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Czy ma jakieś pytania? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Pani kierownik GOPS-u, Pani Elżbiecie Doniewskiej-Konopackiej. Dziękujemy. Gratulujemy i życzymy wszystkiego dobrego. Dziękuję. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 15. Informacja z działalności wójta gminy w okresie międzysesyjnym. Oddajemy głos panu wójtowi. Halo, halo, panie wójcie. Wiecie, że jakieś takie małe problemy miałem. Proszę, proszę bardzo. Oddajemy głos. Jeszcze sekundkę, bo o, jestem gotowy. Informacja z działalności w okresie od 24 lutego do 23 marca. 1 marca wziąłem udział w spotkaniu zorganizowanym przez wiceministra Grzegorza Piechowiaka dotyczącego budowy mieszkań przez spółki samorządowe przy współpracy z Krajowym Zasobem Mieszkań. 8 marca w Urzędzie Gminy gościliśmy pana wiceministra, rozmawialiśmy właśnie dalej na temat KZN-ów i możliwości dofinansowań różnych innych inwestycji. Tego samego dnia wziąłem udział w komisji rewizyjnej. 16 marca wręczyłem nagrody dla uczestników konkursu literackiego organizowanego przez Centrum Upowszechniania Kultury upamiętniającego żołnierzy wyklętych walczących w wojnie powstaniu antykomunistycznym. Jury po naradzie swojej nagrodziło 3 prace. Tutaj gratuluję dla pani Małgorzaty Bosy, Anny Posadzińskiej i Anny Wielgo. 19 marca w imieniu społeczności gminy Szydłowo wraz z przewodniczącą rady złożyliśmy pogrzebowy wieniec upamiętniający świętej pamięci Stefana Piechockiego, wieloletniego działacza ludowego oraz wicestarostę Pilskiego. 23 marca wziąłem udział w pracach Komisji Oświaty i Spraw Społecznych. Warto tutaj powiedzieć, że w gminie powstało nowe stowarzyszenie The Way. Gratuluję zawiązania struktur oraz zapraszam działaczy do współpracy oraz korzystania z gminnych środków przeznaczonych na organizacje pozarządowe.
Trwają również dwa nabory, przepraszam, na nowe stanowisko do spraw urbanistyki i architektury oraz na stanowisko do spraw nieruchomości. Jeżeli znają Państwo osoby, które mogłyby złożyć podania swoje, aplikować na te stanowiska, proszę o przekazanie im odpowiedniej informacji. W Centrum Upowszechnienia Kultury trwa nabór na naukę języka angielskiego dla osób 50+, który będzie organizowany w świetlicy Jaraczewo. Zachęcam do tego, żeby zapisywać się na tę naukę. Trwa również akcja Jestem zameldowany, jestem fair. Jeżeli osoby, które płacą podatki w gminie Szydłowo chcieliby wziąć udział w niej, polecam wejść na stronę www.pitszydłowo.pl oraz wypełnienie formularza z pytaniem konkursowym do wygrania robot wielofunkcyjny, rower, oczyszczacz powietrza oraz drobny sprzęt AGD. Całkiem niedawno obchodziliśmy również Światowy Dzień Sołtysa. Chciałbym w tym miejscu wszystkim sołtysom złożyć jak najszczersze życzenia, wszelkie pomyślności, wytrwałości w misji, jaką wykonujecie oraz energii i pełni zaangażowania w współtworzeniu rzeczywistości waszych małych ojczyzn. Chciałbym również podzielić się informacją. W 2020 roku blisko 1,5 tony plastikowych nakrętek trafiło do potrzebujących dzieci z rozstawionych na terenie gminy Szydłowo pojemników metalowych serc. Dziękuję tutaj wszystkim zaangażowanym za udział w tej akcji mającej tryb ciągły. Zachęcam również do odwiedzenia strony Na co idą moje pieniądze, na której będą mogli Państwo zobaczyć w przystępnej formie budżet gminy Szydłowo na rok 2021. Do gminy również dotarło podziękowanie od rodziców Hanny Łączkowskiej. Cieszę się, że wspólnota gminy Szydłowo uczestniczyła tak chętnie w pomocy dla małej Hani. Dziękuję w tym miejscu wszystkim aniołom za pomoc i zaangażowanie w zbiórce charytatywnej. Warto w tym miejscu również powiedzieć o sukcesie naszych przedszkolaków. Grupa Żabki z przedszkola w Zespole Szkół imienia Janusza Korczaka, przygotowana przez wychowawcę panią Magdalenę Grabowską, zdobyła pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie Witamy Wiosnę z piosenką Muzolaków. No nieczęsto wygrywamy w ogólnopolskich konkursach, dlatego chylę czoła przed tym wyczynem. Jeżeli chodzi o ewidencję ludności, na stan 23 marca w gminie mamy 29 231 osób. W porównaniu do ostatniej statystyki liczba ludności wzrosła o 37 osób. Jeżeli chodzi o zakres ochrony przeciwpożarowej, łącznie jednostka ze Starej Lubianki 3 razy interweniowała, z Szydłowa 6 interwencji, ze Skrzetusza 9 interwencji, z Róży Wielkiej 1 interwencja. Nadano 13 nowych numerów porządkowych dla nowych budynków mieszkalnych. Warto również przypomnieć o ciągłej możliwości udzielenia pomocy osobom samodzielnym w dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Numer alarmowy pracownika, który zajmuje się tym tematem, to 789-201-647. Jest to Jacek Rachwalski. Natomiast transportem zajmują się druhowie z OSP Skrzatusz, za co dziękuję. Do tej pory przewieźliśmy 11 seniorów. W referacie finansowym obecnie gmina posiada zadłużenie z tytułu kredytu w wysokości 8 800 000 zł. Dochody w okresie informacji międzysesyjnej to 12 milionów. Wydatki to 8 989. W referacie funduszy zewnętrznych podpisaliśmy umowę z firmą Marcin Kruk MTDT Consulting w ramach projektu Dostępność Plus. Nasz samorząd przystępuje do tego zadania. Będziemy przeprowadzali szkolenia oraz prace w zakresie dostosowania urzędu do potrzeb osób trwale wykluczonych i niepełnosprawnych w zakresie właśnie infrastrukturalnym oraz informatycznym. Podpisaliśmy również umowę na zagospodarowanie terenu parku kajakowego w Krępsku. Dzięki temu
podniesiemy naszą atrakcyjność turystyczną, wzmocnimy walory sportowe. Wartość operacji to jest 77 tysięcy, z czego 45 tysięcy pochodzi z dofinansowania. Gratuluję całemu szerokiemu zespołowi działającemu przy tym dofinansowaniu. Złożyliśmy również wnioski w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś. Trzy sołectwa, Kłoda, Róża Wielka oraz Dolaszczewo w tym roku zostały zakwalifikowane do składania wniosków. Złożyliśmy również wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wdrożenie w gminie punktu informacyjno-konsultacyjnego dotyczącego środków rządowych Czyste Powietrze, kwota 30 tysięcy złotych. Rozstrzygnęliśmy konkursy, otwarte konkursy ofert, przyznaliśmy następujące kwoty dla koła gospodyń wiejskich w Dobrzycy, Dobrzycanki, Cudawianki, kwota w zakresie wspierania powszechnia kultury, kwota 3000 zł, dla Stowarzyszenia Orlik Piła na turniej wiosenny 1000 zł, UKS Kotoń, szkolenie w zakresie piłki nożnej 3000 zł, UKS Junior Dziecięcy Uśmiech 3000 zł, Stowarzyszenie Biegaczy Gminy Szydłowo, biegamy i pomagamy 10 tysięcy złotych. W konkursie dotyczącym działalności wspomagającej rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Dobrzyca i wydarzenie Noc Kupały i Cudawianki 2000 zł, KGW w Dobrzycy na warsztaty twórcze z rękodzieła dla KGW 2000 zł i dla Stowarzyszenia Różana Wieś tworzymy tematyczny ogród Różana Wieś, kwota 2000 zł. Na zadanie w zakresie turystyki i krajoznawstwa dla Stowarzyszenia Gramy Otarnowo, koło Tarnowo, na zadanie Małe Bieszczady koło Tarnowa, kwota przyznana 3980 zł. Dla zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym dla Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Dobrzyca, wydarzenie Hawajskie Party, kwota 2000 zł i dla Stowarzyszenia Różana Wieś zakładamy ogródek przydomowy warzywno-różane warsztaty wplecione w porę roku, kwota 5000 zł. Nie przyznaliśmy dotacji w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ponieważ nie było ofert. No i ostatnią ofertą, czyli w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i kultury dziedzictwa narodowego, KGW Dobrzy, koło gospodyń wiejskich w Dobrzycy na zadanie Dobrzyczanki, Cudawianki, kulturalna integracja na wspólnym wyjeździe 1000 zł i Ochotnicza Straż Pożarna w Szydłowie, kultywowanie tradycji strażackich w Szydłowie, kwota 1000 zł. Zachęcam wszystkie stowarzyszenia do aktywnego składania wniosków w przyszłorocznej edycji i korzystania z naszych środków dedykowanych dla właśnie społeczników i społeczności. Wydaliśmy również nowy numer Gazety Szydłowskiej. Niebawem pojawi się on w Państwa skrzynkach pocztowych. Dostarczyliśmy również właścicielom restauracji i gospodarstw agroturystycznych przygotowane przez pana Bogdanowicza przewodniki turystyczne. W zakresie inwestycji podpisane umowy z postępowaniem Come On Media Jakub Michta na przygotowanie scenariusza i produkcji filmu animowanego dla projektu Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej 3690 zł. Alfa Miastko, dostawa artykułów higieniczno-sanitarnych do 33 tysięcy złotych. Rzemieślniczy Zakład Usług Kominiarskich Kazimierz Kubiczek i Maciej Pszczółkowski z Wałcza, usługi kominiarskie w 2021 roku, kwota 12 328 zł. Firma Temal na wykonanie kontroli okresowych obiektów budowlanych należących do gminy Szydłowo 46 700 zł. I Cimatech Jakub Cimachowski, wykonanie trzech przeglądów funkcjonalnych placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie gminy Szydłowo. I tutaj umowa została anulowana. Zadania z zakresu budownictwa, takie najważniejsze, tutaj koordynujemy wniosek dotyczący ścieżki rowerowej w Kotuniu. Jesteśmy
znowu postawieni w takiej bardzo stresogennej sytuacji. Zostało naprawdę niewiele czasu, bo do 30 marca musimy dostarczyć pozwolenie na budowę do starostwa, przepraszam, do Urzędu Marszałkowskiego. Zrobiliśmy już bardzo wiele, żeby to pozwolenie na budowę się pokazało. Obecnie jest one procedowane w starostwie. Wszystko wygląda na to, że tego 30 ono będzie, jednak wciąż jest to zagrożone. No tutaj liczymy na to, że mieszkańcy nie odwołają się od tej decyzji i będziemy mogli naszą półtoraroczną pracę dotyczącą przygotowania tego projektu, tego wniosku i wszystkich spraw właśnie dotyczących tej inwestycji przeprowadzić, co będzie na pewno wielkim, wielkim sukcesem, patrząc na te wszystkie kłody, jakie były podczas tego zadania dotychczas realizowane. Koordynujemy również budowę chodnika w Nowej Lubiance. Tutaj właściwie przystępujemy, za chwilę będziemy przystępować do prac geodezyjnych, które są wymagane w tym zakresie i w procedowaniu. Mam nadzieję, że do marca przyszłego roku ten projekt będzie gotowy i będziemy mogli, właściwie to rząd już będzie mógł zrealizować tę inwestycję. Zawiadomiliśmy również policję w sprawie przejazdów, pojazdów przez mosty w Starej Lubiance. No, mieszkańcy muszą zdać sobie sprawę, że jeżeli będą nagminnie łamali ograniczenia, które zostały tam zaproponowane, no stanie się taka sama sytuacja jak w miejscowości Kłoda, czyli po prostu most będzie zamknięty i mieszkańcy sami sobie de facto zapracują na tą sytuację, no bo po to są obostrzenia, żeby ich nie łamać, a most nie jest w najlepszej kondycji. Dokonaliśmy jednego remontu gabinetu w urzędzie oraz ocieplenia OSP szydłowo. Przyznaliśmy również dotacje dla klubów sportowych KS Leżnica Nowy Dwór 35 tysięcy złotych, KS Derby Stara Łubianka 35 tysięcy złotych, KS LZS Iskra Szydłowo 120 tysięcy złotych, LZS Legion Kremsko 19 tysięcy złotych i KS Leśni Zawada 35 tysięcy złotych. W zakresie referatu ochrony środowiska, z takich ciekawszych rzeczy, przeprowadziliśmy rozmowę z dostawcą aplikacji do weryfikowania liczby osób wykazanych w deklaracjach śmieciowych. Zdecydowaliśmy, że wejdziemy w ten temat, zamówimy tą aplikację i rozpoczniemy taką analityczną weryfikację za pomocą wzorów osób, które pomijają system i zmuszają przez to do płacenia pozostałe osoby wyższej stawki. Także warto już o tym zacząć mówić i że taki system będzie. Na pewno zaproponujemy taką możliwość zgłoszenia się przed wdrożeniem aplikacji wszystkich osób, które nie są w systemie i w tym momencie nie będziemy, jeżeli te osoby się zgłoszą, nie będziemy naliczać im opłat wstecz, no ale jeżeli te osoby się nie zgłoszą i system wykaże takie osoby, no to będziemy naliczać kary do 5 lat wstecz. Także to jest teraz ten czas, żeby aktualizować swoje deklaracje śmieciowe. W ramach opracowania przystępujemy również do opracowania kolejnego dokumentu strategicznego gminnego programu ochrony środowiska ze względu na dezaktualizację poprzedniego programu na lata 2021-2024. Opracowaliśmy również koncepcję uregulowania stosunków wodnych i zleciliśmy opracowanie operatu wodnoprawnego dla urządzeń odprowadzających wodę deszczową na obszarze leśnej podkowy w Dolaszewie. Jest to wieloletni problem, nad którym się pochyliliśmy. Mam nadzieję, że uda się go teraz zrealizować. Przygotowaliśmy również i wysłaliśmy 110 upomnień do podatników, którzy zalegają z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
I tutaj odnotowaliśmy kolejny sukces w zakresie adopcji. Udało się 4 zwierzęta przebywające w schronisku skierować do nowego domu. W zakresie w referacie organizacyjno-gospodarczym ilość zarejestrowanych pism przychodzących 1558, a wychodzących 2781. W tym czasie zorganizowaliśmy 16 szkoleń dla moich współpracowników. Zatrudnienie na dzień 23 marca to 61 osób podzielone na 9,5 etatu. Z dniem 15 marca w pracę w urzędzie rozpoczęła pani Marzena Pilarczyk, zatrudniona na stanowisku do spraw funduszy zewnętrznych i społeczeństwa obywatelskiego. Witamy panią Marzenę w naszych szeregach oraz życzę owocnej współpracy i rozwoju na stanowisku. W Centrum Upowszechniania Kultury rozpoczęły się prace nad nagraniem hymnu przez Zespół Szkół imienia Janusza Korczaka w Szydłowie. Również szkoła w Szydłowie nagrała przedstawienie Witajcie w naszej bajce. Bardzo mnie cieszy podjęcie współpracy na linii CUK szkoła w Szydłowie. Mam nadzieję, że ta współpraca rozleje się na pozostałe placówki oświatowe, bo właśnie tak to powinno wyglądać. 19 później trwają przygotowania do wielkanocnej zbiórki żywności. W Centrum Powszechnej Kultury również zaangażował się mocno w rozpropagowanie akcji lokalnej grupy działania Kraina nad Notecią, polegającej na wyszukaniu twórców ludowych czy rękodzielników. Z terenu gminy Szydłowo zgłosiliśmy takie osoby jak Wiesława Pyl, czyli Lidia Bączkowska, Agnieszka Brzozowska, Aleksandra Kierzewska-Szumska, Janina Nieścieruk, Barbara Siłka, Dorota Klimkiewicz i Hanna Klimkiewicz. W zakresie oświaty tutaj warto powiedzieć, poza tym nagrodą, o której wcześniej mówiłem, poza tym konkursem, o którym wcześniej powiedziałem w Szydłowie, o konkursie plastyczno-cyfrowym dla szkół z funduszu norweskich, do którego przystąpiła szkoła w Starej Łubiance. W zakresie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w dalszym ciągu zdalnie obsługujemy naszych seniorów z dziennego domu pomocy z DDS-u w Róży Wielkiej. Na bieżąco zostają zawożone różne materiały oraz pomoce dla seniorów. W miesiącu marcu wygenerowano listę wypłat na świadczeń rodzinnych na kwotę 883 tysięcy złotych. Świadczenia rodzinne to 209 tysięcy złotych. Fundusz alimentacyjny, kwota 26 tysięcy złotych. Kontynuujemy również usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych, niesamodzielnych z gminy Szydłowo. 4 osoby obecnie w takie świadczenia, dla 4 osób takie świadczenia są prowadzone. Z mojej strony w tym okresie to już wszystko. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, no to jestem do Państwa dyspozycji. Chciałbym również, korzystając z okazji, życzyć Państwu z okazji świąt wielkanocnych, zbliżających się świąt wielkanocnych, wesołego Alleluja. Znów kolejne święta w czasach ograniczenia i pandemii. Także nie będą to znowu normalne święta, takie jakie powinny być, ale myślę, że w gronie rodzinnym powinniśmy je chociaż spędzić i z chwilą zadumy i refleksji zastanowić się nad pewnymi sprawami. No i oczywiście mokrego dyngusa, no bo tej wody nigdy nie powinno zabraknąć, panowie względem pani, ale oczywiście i odwrotnie. Także wesołego Alleluja i teraz jestem do dyspozycji, jeżeli są pytania. Dziękuję bardzo. Może zostawimy te pytania na punkt 17. Przepraszam, tak, rzeczywiście. Tak. Dobrze, dziękuję bardzo. Zaraz już ten punkt nastąpi. Tu jest punkt 16. Mamy teraz informację przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym. Na prośbę pani przewodniczącej, sprawozdanie na jej nieobecność, sprawozdanie z działalności w
tym okresie zostanie przedstawione na kolejnej sesji Rady Gminy. Przechodzimy do punktu 17. Wolne głosy. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Może są pytania do Pana Wójta, czy w jakichś sprawach? Proszę bardzo. Czy ktoś z Państwa? Nie widzę. Dziękuję. Podniosłem łapkę, nie wiem, nie widać? Bardzo nie widzę tutaj, nie widzę. Także przepraszam bardzo panie radny. Już udzielam panu głosu. Proszę bardzo. Prosiłabym o to, abyście się państwo zgłaszali tutaj w naszej sesji. Dobrze? Bo tutaj nie widzimy po prostu. Przepraszam jeszcze raz i proszę panie radny. Ja mam pytanie do pana wójta, ponieważ zgłaszałem kilka tygodni temu na sesji śmietnik przy przystanku w Leżenicy jest zniszczony, właściwie go nie ma. No tam było odnotowane i do tej pory nie pojawił się nowy. No i drugie takie pytanko, bo zbliża się wiosna, koszenie miejscowości. Chciałbym apelować i prosić, żeby był konkretny plan uwzględniający różne tam imprezy okolicznościowe w gminie Szydłowo, żeby nie było tak jak ostatnimi laty, że na przykład Leżenica 11 czy 20, dlatego że ekipy się przemieszczają gdzieś indziej i tam mają zrobić przede wszystkim koszenie. No wydaje mi się, że idzie ten harmonogram jakoś tak uwzględnić i zorganizować, żebyśmy nie czuli się jacyś tacy porzuceni czy osieroceni. Trzeci punkt, jeszcze nie wiem, czy dobrze go słyszałem, czy 19 tysięcy dostało Kremsko na klub sportowy? Bardzo proszę panie wójcie o odpowiedź. Jak najbardziej dziękuję za... Jeszcze nie skończyłem wywód, tylko czy 19 tysięcy? Tak. No to panie wójcie, to no troszeczkę, no akurat nie jest to mój okręg, ale znam się troszeczkę na piłce i wydaje mi się, że Kremsko jest bardzo skrzywdzone, ponieważ mają w grupie 12 drużyn, w grupach klasowych jest 14, to tak, tylko że różnica tysięcy złotych to jest naprawdę bardzo krzywdzące, tym bardziej, że jak pamiętam w ostatniej kadencji, tam były ustalone 22 przy 8 drużyn i mają 19. No myślę, że troszkę są poszkodowani, a nawet bardzo. No pewnie może wójt nie ma takiej wiedzy, może nie zgłaszali problemów, ale według mnie na tyle, na ile znam się na piłce, to Kremsko no, zostało bardzo niedowartościowane. Dziękuję. Bardzo dziękuję za głos. Oczywiście będziemy chcieli dołożyć wszelkich starań, żeby taki harmonogram przewidywał wszystkie rzeczy. Może wypaść, wiadomo, że jak każdy harmonogram się tworzy, to może coś wypaść, ale mam nadzieję, że w tym roku będzie to troszkę jeszcze lepiej zorganizowane. Także dziękuję za ten głos. Co do natomiast Kremska, no jest to spowodowane to problemami z rozliczeniem, czyli inaczej, ze współpracą z klubem, może tak to powiem, bo jeżeli my o coś prosimy, a klub tego nie dostarcza, no to dla mnie to są takie sygnały, że no jest coś nie tak, także to nie jest spowodowane, ta kwota jest też spowodowana pewnymi czynnikami, o którym może tutaj na forum nie będę mówił, no ale... Okej, panie wójcie, tego nie wiedziałem, dziękuję. A co z tym śmietnikiem jeszcze? A śmietnik, no to jak najbardziej trzeba jak najszybciej go dostarczyć. Nie wiem, dlaczego jest dalej niedostarczony. Zapytam się kierownika i jak najbardziej ten... Bo chodzi o który śmietnik, ten taki pomarańczowy, czy...? Tak, panie wójcie, ten przy przystanku. Ten taki na słup. Tak, dokładnie. Jak najbardziej tutaj dam dyspozycję, żeby jak najszybciej ten świecik tam z powrotem powstał. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Tak, może kogoś nie zauważyłam, dlatego pytam, czekam.
Nie widzę głosów. Dziękuję Państwu bardzo. Na zakończenie w imieniu Pani Przewodniczącej, także w moim własnym imieniu, chciałabym z tego miejsca przesłać ciepłe i serdeczne życzenia z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych. Niech ten czas napełni nas wszystkich spokojem, wiarą, da siłę w pokonywaniu trudności, pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość, aby skrzydła wiary przykryły kamienie zwątpienia i uniosły serce nas wszystkich nad przemijanie wszystkiego dobrego na ten niełatwy czas. Niech te święta będą jak najpiękniejsze. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję za również i za życzenia. Dziękujemy. Ze względu na to, że nie ma już chętnych i wyczerpał się zakres naszej pracy, zamykam sesję Rady Gminy. Dziękuję Państwu. Dziękuję.